Bydgoszczy boksujesz swoją drugą walkę po tej ponadrocznej przerwie. Przedtem miałeś sporo kontuzji, w międzyczasie nie przyplątało się nic złego? Nie, jestem zdrowy, bardzo się cieszę, że jestem aktywny. Znowu boksuję 15 czerwca w Bydgoszczy. Rywalem będzie prawdopodobnie Argentyńczyk Kręc, także bardzo wysoki zawodnik, prawie dwumetrowy. No i tak samo dlatego sparuję między innymi z Marcinem Brzeskim. W tym tygodniu zacząłem sparingi, jestem zdrowy, forma coraz rośnie z każdym dniem, także bardzo się z tego cieszę. Kręc to chyba byłby lepszy rywal, jeśli zostanie już oficjalnie potwierdzony od przymierzanego wcześniej Epifanio Mendozy. Tak, Mendoza z mańkutem niskim. Z tego względu byłby ciekawym zawodnikiem, że wielu w mojej wadze mistrzów jest teraz mańkutami, ale nic nie stoi, nie przeszkadza mi to, że zaboksuję z praworęcznym zawodnikiem, wysokim. Z Kręcem miałem boksować już jakiś czas temu. Miał z nim boksować Krzysiek Głowacki, także to nazwisko często się przewijało wcześniej. No i jeśli do tej walki teraz dojdzie, będę zadowolony. Jest to solidny bardzo zawodnik, wysoki, praworęczny. Podkreślasz to, że jest wysoki. Łatwiej ci się boksuje z wysokimi, czy po prostu lubisz boksować z wysokimi? Chcę boksować teraz z kimś wysokim, spojrzeć w oczy komuś na moim poziomie i po prostu, no nie, paradoksalnie gdzieś tam łatwiej trafić tych wysokich zawodników i ostatnio boksowałem z niskimi, którzy jeszcze obniżają pozycję i gdzieś tam ciężko ich trafić, że tak powiem, jak dobrze balansują tułowiem, a chętnie teraz zaboksuję z kimś wysokim, także bardzo się cieszę na ten pojedynek. Ale Hol też nie był niski. Dlatego się cieszyłem, że z nim boksowałem, także bardzo, bardzo chętnie sobie zaboksuję z kimś wysokim i silnym, dobrym, bardzo dobrym, który chce wygrać. No, takich walk oczekuję. Zresztą to jest moje ostatnie już takie starcie ośmiorundowe i wyczekuję już takich walk 12-rundowych o najwyższą stawkę, o najważniejsze pasy. Jestem bardzo wysoko we wszystkich federacjach liczących się na świecie, także czekam na taką bardzo, na wojnę, na dużą walkę, a to jest ostatnie moje starcie przed tą walką. Jak oceniasz walkę Lebiediewa z Jonesem, którą miałeś okazję oglądać z bliskiej odległości? To znaczy, no, przepiękna walka. Lebiediew popełnił błąd taktyczny i gdzieś tam za bardzo chciał tą walkę wygrać, wystrzelał się i Guillermo Jones to wykorzystał. No, piękna walka, przepiękna walka. Guillermo Jones zaskoczył mnie swoją odpornością na ciosy i taktyką. No jest to wielki mistrz. On pokazał to już wcześniej z Firatem Arslanem, z którym boksował w półdystansie i pod rutkami go wykończył. Pamiętam jego walkę z Bright White'em, gdzie postawił wszystko na jedną kartę i zasypał gradem ciosów Bright White'a i w czwartej rundzie przewrócił go. Sam się przewrócił, nie mógł się podnieść już po przerwaniu walki, bo był wycieńczony tak samo zadawaniem ciosów. Czy też jego walkę z Cunninghamem, gdzie była to bardzo wyrównana walka, przegrał tą walkę, ale no, niesamowity zawodnik, wielki mistrz. Patrząc na nich, gdzieś tam przymierzałeś siebie, jak ty byś z nimi boksował? Tak, przymierzałem się do walki z Lebediewem, wyobrażałem sobie tą walkę, jakby ta walka mogła wyglądać i tak samo z Guillermo Jonesem. No, uważam, że z obu tych starć mógłbym wyjść obronną ręką i zwycięzcą. Mógłbym zostać w obu tych walkach z Lebediewem. Oczywiście byłoby to bardzo trudne starcie, jednak widzę swoją szansę i mógłbym wygrać z obu tymi zawodnikami. Ale z Jonesem do walki na pewno będzie doprowadzić ciężko, no bo jego promotor też jest taki dosyć niesprzyjający w negocjacjach i na pewno jego wymagania finansowe byłyby ogromne, żeby tutaj do Polski przyjechać. Jest jakaś taka federacja, poza wiadomo, że tą WBC, którą właśnie na jesień upatrujecie? To znaczy, no jest Hook, jest Hernandez, jest Lebediew. Ja bardzo chętnie zmierzyłbym się z którymś z tych zawodników. Są to duże nazwiska. Ja teraz tylko takich walk teraz wypatruję. Krzyśka tutaj oszczędza, także gdzieś tam skupiam się na tych trzech osobach. W głównej walce wieczoru w Bydgoszczy Artur Szpilka zaboksuje z Brianem Minto. Sparowałeś w końcu z Brianem Minto wtedy, kiedy przyjechał przygotowywać ciebie i Krzyśka do twoich waszych walk w grudniu? Tak, z tego co pamiętam, to 2 tygodnie sparowaliśmy z Brianem. Bardzo fajnie, że Artur ma takiego rywala, bo jest to dobry bardzo zawodnik, mający świetną obronę. I pamiętam, że doznałem kontuzji wtedy, skręciłem staw skokowy i później Krzysiek sparował z nim i tak samo nie mógł go upolować. Także myślę, że będzie bardzo ciekawa walka Artura z Minto.